publicysta Grzegorz Górny, Tygodnik Sieci. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. W Watykanie rozpoczął się szczyt w sprawie seksualnego wykorzystywania nieletnich przez osoby duchowne. To jest dopiero początek, więc jeszcze może się sporo wydarzyć, ale czego pan się spodziewa po tym wydarzeniu? To wydarzenie będzie trwać 4 dni. Złożone jest z konferencji, z debat, dyskusji w 11 podstolikach językowych i trudno sobie wyobrazić, aby teraz podczas tego szczytu zostały podjęte jakieś decyzje. Myślę, że raczej zostaną powołane komisje pewne, które wypracują pewne procedury. Czy to nie jest tak, że w gruncie rzeczy Kościół ma problem z poradzeniem sobie z tym problemem? Mówimy oczywiście o pedofilii. Ja myślę, że wszyscy mają problem z poradzeniem sobie, ponieważ to nie jest tylko problem jednego Kościoła. To jest problem globalny, ponadwyznaniowy. Dość powiedzieć, że według Światowej Organizacji Turystycznej 3 miliony mężczyzn korzysta co roku z tak zwanej turystyki pedofilskiej, jeżdżąc do krajów trzeciego świata i wykorzystując seksualnie osoby nieletnie. Zyski z rynku pornografii pedofilskiej szacuje się na kilkadziesiąt miliardów dolarów. Znane są przypadki ujawnienia siatek pedofilskich wśród polityków w Belgii czy w Portugalii. A badania w Stanach Zjednoczonych pokazały, że w szkołach amerykańskich do przypadków pedofilii dochodzi 100 razy częściej niż w kościołach wśród duchownych. I na tym tle Kościół właściwie jest jedyną instytucją, która postanowiła poradzić sobie z tym problemem we własnych szeregach, bo nie słyszymy, żeby... Właśnie, ale ja mam też wrażenie, że to jest jedyna instytucja, która jest z taką siłą rozliczana z tego problemu. To znaczy dobrze, że jest wszędzie, gdzie pojawia się pedofilia, powinno być od razu bardzo mocne, stanowcze i konsekwentne rozliczenie. No ale właśnie, wszędzie, gdzie się pojawia, a ja mam wrażenie, że mamy w tej chwili taką sytuację w Polsce, że zwrot pedofilia w kościele stał się tak popularny, że jak słyszymy pedofil, to od razu myślimy ksiądz. No z kolei mamy też przykłady osób, którym de facto postawiono zarzut pedofilii, bo jest chociażby reżyser Roman Polański, który w Polsce przez środowiska, które walczą z pedofilią w kościele, jest przyjmowany z pełnymi honorami i jego już nie określa się jako pedofila, ale osobę, która popełniła błąd albo została wykorzystana, bo też takie określenia słyszałam, przez nieletnią prostytutkę, która po prostu chciała wyłudzić od niego pieniądze. No my dzisiaj mamy zupełnie inną wrażliwość w tej sprawie niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Przecież w latach 70. obecny europoseł, guru lewicy Daniel Cohn-Bendit w swojej książce autobiograficznej sam przyznawał się do czynów pedofilskich z dziewczynkami w przedszkolu. Sam napisał o tym w swojej książce. Napisał dlaczego? Nawet właśnie o seksualności przedszkolaków. No bo wtedy w latach 70. to nikogo nie raziło. On mógł się przyznawać do własnych czynów pedofilskich i wtedy nie wywoływało to żadnego skandalu, poruszenia. Dzisiaj mu się tego też nie wyciąga, więc my trochę rzutujemy na te czasy minione z dzisiejszej perspektywy, kiedy jest zupełnie inna wrażliwość społeczna na pedofilię. Dobrze, że ta wrażliwość jest, ale w takim razie no, trzeba rozliczać wszystkich. Moim zdaniem trzeba to wypalić gorącym żelazem, nie tylko wśród duchownych, ale w każdym środowisku. Natomiast tej woli rozliczenia tego w innych środowiskach na razie nie widać. No właśnie, a pana zdaniem dlaczego nie widać? No bo w gruncie rzeczy to powinno być zupełnie naturalne, że skoro ktoś walczy z pedofilią, ktoś walczy z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w kościele, no to powinien być tak samo wrażliwy na pedofilię popełnianą przez osoby spoza kościoła, nie przez osoby duchowne. Nie ma pan wrażenia, że to jest też tak, że część polityków wykorzystuje po prostu ten argument do walki z Kościołem? Z pewnością. Z tym, że z drugiej strony trzeba powiedzieć, że są pewne niejawne grupy interesu, grupy wpływu, lobby, którym zależy na tuszowaniu tych spraw. Przecież te sprawy wśród polityków w Belgii czy Portugalii zostały bardzo szybko wyciszone. Na początku mówiono, że to są sprawy rozwojowe, że pójdą za tym kolejne zatrzymania, aresztowania, że ta siatka będzie olbrzymia. Tymczasem ucichło to. Tak samo w Polsce na początku lat 2000 też
media informowały, że policja jest na tropie wielkiej siatki pedofilskiej. Też to wszystko... Słynna sprawa dotycząca dworca centralnego, prawda? Chociażby. Między innymi. Tak, chociażby. Więc to pokazuje, że istnieją potężne siły, którym zależy na tym, żeby tych spraw nie ujawniać, żeby one nie ujrzały światła dziennego. To jeszcze zapytam już teraz, trochę abstrahując od tego, co przed chwilą pan powiedział, o wypowiedź Ojca Świętego sprzed kilku dni, kilkunastu zdaje się dni, dotyczącą w pewnym sensie takiego oskarżenia papieża Jana Pawła II o to, że on też uczestniczył w tuszowaniu pedofilii w kościele. To w zasadzie ta wypowiedź była bardzo dziwna, nawet trudno jakoś zinterpretować, bo miała być anegdotą, jakimś takim luźnym rzuceniem takiej historii, no ale przecież sprawa jest bardzo poważna. Byłaby bardzo poważna, gdyby była prawdziwa, i trudno sobie wyobrazić, że Ojciec Święty o takich sprawach mówi w kategoriach anegdotycznych. No to rzeczywiście było dziwne, że to zostało rzucone w takiej lekkiej, niezobowiązującej formie anegdoty podczas lotu w samolocie, gdy sprawa jest tak bardzo poważna. Rzeczywiście pojawiały się głównie w mediach lewicowych, liberalnych zarzuty pod adresem Jana Pawła II. Natomiast one nigdy nie zostały oparte żadnymi niezbitymi, twardymi dowodami. Najczęściej opierały się na pewnych domniemaniach, hipotezach, insynuacjach, niedomówieniach, natomiast nie mamy żadnych twardych dowodów w tej sprawie, a nawet kiedy był prowadzony proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny. Przecież wówczas prześwietlany jest każdy aspekt życia. Tak, jest tak zwana instytucja advocatus diaboli, czyli kogoś, kto podnosi wszelkie zarzuty, wątpliwości, które miałby świadczyć przeciwko słudze Bożemu i które by uniemożliwiały jego wyniesienie na ołtarze. I wiemy, że wobec Jana Pawła II też były takie zarzuty podczas tego procesu wysuwane. Okazało się, że przeszedł ten test pozytywnie, pomyślnie, został beatyfikowany, kanonizowany i pytany o to postulator tych dwóch procesów, ksiądz Sławomir Oder, powiedział, że nie znaleziono w toku postępowania żadnych takich faktów, które mogłyby świadczyć przeciwko Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Bardzo dziękuję. Grzegorz Górny, publicysta Tygodnika Sieci, był gościem Sygnałów Dnia.